Kolejny druk. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wileńska. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1278, pierwsze czytanie. Referuje pani prezydent Elżbieta Koterba. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wileńska. To plan niewielki o powierzchni 21,7 hektara, opracowywany w Instytucie Rozwoju Miast pod kierunkiem projektanta pana Antoniego Matuszko. Granice planu są pomiędzy ulicami 29 listopada Lublińską a Doliną Rzeki Białuchy. I on jest opracowywany zgodnie z uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do opracowania tego planu z dnia 21 grudnia 2011 roku. Jest to plan, typowy plan o charakterze ochronnym, ale w tym wypadku chronimy standardy zamieszkania mieszkańców przed tym, aby w planie nie dobudowywać w obszarze zabudowy, która uszczuplałaby tereny zielone, skwery bądź też istniejące parkingi. Czyli taka cel planu to jest taka regulacja procesów zagospodarowania terenu, które są zgodne właśnie z kierunkami określonymi w studium warunkowym kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale również umożliwiają zachowanie ładu przestrzennego i dostosowanie charakteru zabudowy do już istniejącej. Projekt planu przeszedł całą procedurę określoną w ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia. Wyłożenie tego projektu odbywało się na przełomie lutego i marca tego roku. Wyłożono 4 uwagi, żadna nie została uwzględniona. Jedną z podstawowych uwag to była uwaga, która proponowała przekształcenie istniejącej szkoły na zabudowę mieszkaniową oraz inne, które proponowały przekształcenia z terenów zielonych na zabudowę, co spowodowałoby niezgodność z obowiązującym studium. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Halinę Trębacz. Idzie. A przygotuje się pan Kazimierz Wojtala. Proszę bardzo, do mównicy. Dzień dobry wszystkim radnym i panu przewodniczącemu. Chciałam prosić o chwilę uwagi dotyczące planu właśnie osiedla Wileńska, a w szczególności mojej działki 105 przez 5, na której zostało w studium określone jako teren zielony. Teren jest w moich rękach po długotrwałym procesie odwłaszczania. To znaczy byliśmy cały czas właścicielami rodzinnymi, później zostało nam to wywłaszczone i po długoletnim procesie odwoławczym zostało nam to zwrócone. Działka ta była od 1997 roku terenem budowlanym. W ostatnim obowiązującym planie ogólnym z 1994 roku był to teren M2-305, który umożliwił realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Można przypuszczać, że to proces odwoławczy i perspektywa konieczności oddania terenu w ręce prywatne spowodował brak zainteresowania władz Krakowa dla utrzymania dotychczasowej funkcji tego terenu jako terenu mieszkaniowego. Panie przewodniczący, bo świnka będzie czekać. Stąd
w studiu 2000 roku powstał zapis, jaki jest teraz wyegzekwowany w trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania Wileńska, to jest zieleni, w ramach terenów mieszkaniowych. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 16 kwietnia 2003 znajduje się w terenach zieleni publicznej w ramach wyodrębnionej kategorii terenu o przeważającej funkcji mieszkaniowo-usługowej MU. Pragnę zaznaczyć, że jest wyznaczony jako teren zielony, nie jest ograniczony jednak liniami wydzielającymi obszar o różnych przeznaczeniach. Jest jako inwentaryzacja terenu zastanego, jako teren zielony, ale nie jest de facto wydzielonym terenem zielonym. Chciałam na to zwrócić szczególną uwagę, ponieważ opieramy się na studium. Taki zapis studium nie wyklucza jednak możliwości zapisania przedmiotowej działki jako terenu budowlanego i wystarczy przeprowadzić stosowny bilans dla całego obszaru w rejonie ulicy Wiśniowej, zwiększając procent zieleni na pozostałych działkach. Takie praktyki stosowane były już w innych planach miejscowych. Dlatego wnioskuję o dokonanie uchwalonym planie miejscowym takiej zmiany, która będzie zgodna z uprzednio obowiązującymi planami miejscowymi i nie będzie sprzeczna z zapisami obowiązującego studium. Jeżeli nie będzie to możliwe, wnioskuję o dopilnowanie przez służby planistyczne, aby w zmianach studium przywrócić mojej działce funkcje mieszkalne i bezpośrednio po przyjęciu zmiany studium przystąpić do sporządzenia zmiany planu miejscowego w dostosowaniu do nowego studium. Zaznaczam, że uchwalanie planu miejscowego w obecnym kształcie naraża gminę na roszczenia odszkodowawcze, a ponadto może być podstawą do zaskarżenia tego planu. Ponadto informuję, że przedmiotem działki jest działka jest mojej rodzinie od wielu lat, w szczególności była rodzinną własnością. I wtedy, gdy była jeszcze działką budowlaną, nie nabyłam jej w okresie obowiązywania obecnego studium i ze względu na to moje roszczenia są jak najbardziej uzasadnione. Chciałabym jeszcze zapytać, ponieważ złożyłam uwagę do planu, chciałabym zapytać, dlaczego ona nie została uwzględniona, tylko odrzucona. Dlatego bardzo proszę o poparcie mojej prośby i o zmianę przeznaczenia terenu zieleni na zabudowę wielorodzinną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Kazimierz Wojtal. Bardzo proszę. Dzień dobry. Proszę państwa, chciałem w kilku słowach przekazać spostrzeżenia, uwagi na temat, jak miasto perfidnie postępuje z własnością prywatną obywateli na jego terenie. Przykład konkretny. Mówię tu na przykładzie konkretnym działki 105/4, obręb 23, Śródmieście. To jest również obszar opracowania projektu zagospodarowania osiedla Wileńska. Otóż w 2007 roku odzyskaliśmy częściowo zwrot działki wywłaszczonej uprzednio pod budowę przedszkola. Ponieważ cel ten nie został zrealizowany, pozostała nam część działki. To jest mała powierzchnia tej działki w granicach 214 metrów kwadratowych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, kiedy staliśmy się właścicielem tej części działki, zaproponowaliśmy miastu zamianę tej części działki, albowiem blokowała ona jak gdyby dostęp do pozostałych działek. Była w poprzek. Ta działka ma kształt litery L. Wynika to bowiem z dostępu do drogi z jednej strony, no i z oczywiście z części działki z drugiej strony. Co się okazało? Okazało się, że miasto owszem, zgodziło się, możemy się zamienić tą częścią działki. Część działki o podobnej powierzchni, właściwie nawet trochę mniejszej, przylegałaby do budynku rodzinnego, a części
składałaby się z trzech części małych działek, również które stanowiły powierzchnię w granicach 200 metrów kwadratowych. Został powołany rzeczoznawca. Rzeczoznawca, miasto powiedziało, niestety nie ma fizycznej możliwości zamiany tej części działki na tą część działki obok domu. Możecie dokupić Państwo jedynie na podstawie dopełnienia. Rzeczoznawca wycenił te dwa ary na kwotę około 300 tysięcy złotych. No oczywiście nie stać nas było na to, żeby wydawać tyle pieniędzy po to, że miasto powiedziało, ale my chyba nie kupimy od was tej części działki, bo nam ta część działki, którą żeśmy wam zwrócili, jest do niczego niepotrzebna. To jest jeden aspekt sprawy, koniec. Ponieważ w międzyczasie część drogi ulicy Celarowskiej została zlikwidowana, a zatem brak działka została wyspą, bo straciła możliwość dojazdu do tej działki. Aby uzyskać możliwość dojazdu do tej działki, należało starać się w jakiś sposób znaleźć dojazd. Ponieważ teren jest częściowo zarośnięty drzewami, uzyskanie takiego pasa wolnego do przejazdu wymagało zgody sąsiada, to znaczy miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które tam właśnie ma swoją wymiennikownię ciepła. Działka nasza właśnie graniczy z tą firmą. Po długich rozmowach, po maleńkim szantażu w stosunku do MPC-u udało się nam uzyskać zgodę tej firmy na poprowadzenie części drogi dojazdowej do tej działki. W momencie, kiedy nam się to udało załatwić, wystąpiliśmy o warunki zabudowy. Owszem, pierwotnie wszystko układało się elegancko, ale dostaliśmy odmowę na dalsze prowadzenie sprawy, albowiem został wprowadzony plan zagospodarowania przestrzennego i do czasu jego opracowania nie ma możliwości podjęcia decyzji odnośnie WZ-ki. Na terenie tym chcieliśmy zbudować małe przedszkole dla niewielkiej ilości dzieci, specjalistyczne, dla dzieci autystycznych. Niestety decyzja została wstrzymana, gdyż warunki w tej chwili zostały zagospodarowania opracowane nowe. Jak wiemy, zostały one zatwierdzone, a na terenie tym ma być ponoć zieleń. Więcej, na spotkaniach z ludźmi z tego terenu dowiedzieliśmy się, że skoro byśmy zgłaszali ten fakt, że są tam działki własności prywatnej, a to co będziecie mieć działki, ogrodzicie sobie, będziecie mieć działki, ale budować niestety nic nie będziecie mogli. Taka była odpowiedź na spotkania. Teraz dowiaduje się, że nie, działki tam nie będziecie mogli mieć żadnej ogrodzonej, tam ma być teren zieleni bez ogrodzenia, zatem publiczny dostęp wszystkich, wy nie macie prawa tam nic zrobić, macie tylko obowiązek płacić podatek od nieruchomości, kosić, sprzątać, a działka ma być ogólnodostępna dla wszystkich. No bardzo dziękuję za taką przyjemność. Ja zapłaciłem za zwrot tej części działki, teraz nie mam możliwości wykorzystania ją na budowę, więc to jest postępowanie z własnością prywatną. Taki przykład, żebyście Państwo rozważyli, jak to wygląda od tej drugiej strony, od strony klienta, bo bardzo łatwo się uchwala różne plany bez wzięcia pod uwagę własności prywatnej, którą podobno mamy szanować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Pani Prezydent, bardzo proszę. Szanowna Rado, sprawa dotyczy właściwie tego samego obszaru, ponieważ działki są zlokalizowane w niewielkim obszarze wskazanym w studium jako teren zielony i tutaj całkowita zgodność z moją przedmówczynią, że jest to teren, który nie jest wydzielony liniami.
Wszystkie plany, które wcześniej robiliśmy, mam na myśli wcześniej, czyli starsze plany, od mniej więcej 2 lat takiej już metody nie stosujemy. Stosowaliśmy w tych starszych planach właśnie tą metodę, o których mówiła pani, mianowicie iż liczyliśmy ilość zainwestowania, ilość terenów zielonych właśnie dla obszaru, uznając, że studium można interpretować w taki sposób, jak pani właśnie wskazywała. No niestety liczne wyroki sądowe oduczyły nas tego. W chwili obecnej musimy studium traktować dokładnie taka linia zainwestowania, jak jest studium, taka sama musi być w planie. Takie jest podejście sądów, co zresztą też podstawą jest do takich, a nie innych zapisów w zmienianym studium uwarunkowań. Dlatego też nie mogliśmy uwagi pani uwzględnić z prostej przyczyny, z przyczyny niezgodności ze studium. Jeśli tą uwagę byśmy uwzględnili, to plan nie byłby zgodny ze studium. Natomiast pani powiedziała o tym, co w drugiej swojej części wypowiedzi i to na pewno tą drogą, to jest jedyna droga umożliwienia temu obszarowi, aby był inwestycyjny, czyli wyłączenia tej zieleni w zmienianym studium uwarunkowań, a następnie zmiany planu. I tylko ta droga jest możliwa zgodnie z obowiązującym prawem, z trybem postępowania. Także w chwili obecnej, gdybyśmy uwzględnili państwa uwagi, to tak naprawdę nie mamy po co procedować dalej planu, bo on nie będzie spełniał podstawowego warunku, nie będzie spójny z ustaleniami planu. I to jest jedyny powód, dla którego tak, a nie inaczej zostały potraktowane te działki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Już tylko raz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 20 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Chciałbym tylko państwu przypomnieć, że do obu druków, a więc poprzedniego i tego, jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.